prace ciągle trwają na Nowej Zakopiance, a tu od tego odcinka, odtąd dokładnie, nie ma w zimie śniegu. Coś tam ratrak trochę nas garniał, ale trasa biegowa zaczyna się tutaj. Ale ja tu nie o biegówkach będę nawijał, tylko proszę Państwa, dzisiaj rozpoczynam szosowy trzeci sezon. Jestem dzisiaj na krótko. Zaraz Wam tu pokażę, żeby nie było ściemy. Gacie moje są bardzo krótkie. Wyglądam jak sztangista bułgarski. Ale denerwuje mnie opalenizna. Dlatego zdecydowanie wolę jeździć takich krótkich. Dziś... piweczko sobie gościu niesie. Dziś krótki rozjazd, ponieważ to wróciłem dopiero co z pracy, podjarany. Zapomniałem skarpetki zmienić. I te skarpetki nie dają mi spokoju. Jadę na Domański Wier, na granicę z RS i wracam. A dlatego tak cisnę na wyjazd, bo dziś w rowerze mam założone nowe dętki. Mój wujek Chao wysłał mi z dalekich Chin dętki. One chyba są poliuretanowe. Plastiki założyłem. No i powiem Wam, jest różnica diametralna w stosunku do zwykłych. Ale o dętkach za chwilę. Wracając do dętek, to już po tej krótkiej jeździe, dosłownie 2 km, śmiało mogę powiedzieć, że do Butyli już nie wrócę. To jest inny komfort jazdy. Przepraszam najmocniej, ale koryguję swoje plany i nie jadę na granicę, a po prostu wracam do domu. Jest godzina 4, a zapomniałem, że muszę być na miejscu za godzinkę. Tak więc wracam ścieżką, ale nie cały czas, tylko tutaj za chwileczkę jadę do Wróblówki, a to już znacie. Słyszycie ten szum, ale nie wiatru. Kocham takie odgłosy. Długopole, a mnie przed chwilą zabiłby baran w czarnym Audi. Coś Wam powiem, że od następnego razu jeżdżę z kamerą na powerbanku, bo takie sytuacje trzeba piętnować. Gościu wyprzedzał, chyba mnie nie widział, choć jestem oświetlony. No i ten szum powinien usłyszeć, no ale niestety. Także 1-0 na razie dla mnie. Stawy w Ludźmierzu zawsze urokliwe. Muszę sobie kupić wędkę i może czasem sobie coś złowię, tak jak tu gościu. Siedzi w aucie, ciepło. Rybka sama podpływa. Potem cyk na patalaszkę. Ten już coś złowił. Ale syf na tej ścieżce, naprawdę. Ludźmierz, takie czyste miasto. Most wykończony na potoku Wielgachny, Rogoźnik. Także tutaj przyjemnie się jedzie. Nie jadę na ścieżkę rowerową, bo tam syfu tyle. Nie wiem, kiedy tam wyschnie. Jedziemy drogą
do chałupy. A tu chciałem zauważyć nowy objazd. Pod mostem już nie jedziemy, tylko takim ślimaczkiem z Nowej Zakopianki. No mam przyjemność pierwszy raz tędy jechać. A czekajcie, coś wam pokażę. Odwalić to. Jadę Nową Zakopianką. Tu będą państwo z Warszawy wracać do chałupy. A po drugiej stronie będą jechać na gorące Łastypki z Żurawiną. Będzie się działo. No i chyba tyle mojej jazdy. No jesteśmy prawie przy ścieżce rowerowej. O! I Babia Góra w oddali, w śniegu, warunki typowo zimowe. Ale w dzień, jak słońce świeci, jest bardzo przyjemne.